Jak zwykle w Kaszkach fantastyczna pogoda. Mamy nadzieję, że dzisiaj do końca naszego dnia, Dnia Olimpijskiego, który został wyznaczony przez Polski Komitet Olimpijski. To wyjątkowa impreza z uwagi na to, że organizowana jest raz do roku w wyznaczonym miejscu. Tym razem są to Kaczki Średnie. Ja ze swojego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom i tym, którzy włączyli się w organizację tego dnia i wsparli ten dzień. Zdecydowanie nazwiskiem wartym wymienienia jest Włodzimierz Kubiak, czyli pomysłodawca, inspirator nas wszystkich do tego, abyśmy zorganizowali ten dzień, że mamy siłę, że w Kaczkach jest tak bogata tradycja sportowa, że musimy to zrobić. Dzisiaj to również dzień na uhonorowanie pierwszego trenera Mirosława Panfila i tak naprawdę taki, można powiedzieć, mini memoriał. Bardzo się cieszymy z uwagi na to, że te tradycje, które są tutaj sportowe, które kształtowały mistrzów Polski, ale również mistrzów Europy, reprezentantów na Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, więc tutaj jak najbardziej jest miejsce zarówno dla polskich olimpijczyków, jak i dla naszych absolwentów, którzy są tu dzisiaj z nami. Nie ukrywam, że na stadionie i wokół stadionu gdzieś około 500 osób dzisiaj uczestniczy w różnorakich zawodach. Jest z nami Polski Związek Lekkiej Atletyki. Organizujemy ogólnopolską imprezę biathlon dla każdego. Każdy dzisiaj w powiecie tureckim może postrzelać z prawdziwych karabinków laserowych. No, biathlon dla każdego pokazał to, że jednak i dorośli chcą spróbować różnych sportów. Jeszcze parę lat temu było to nie do pomyślenia. Dzisiaj dzięki karabinkom laserowym również oni mogą spróbować i w czasie rywalizacji być może takim bardziej łaskawym okiem spojrzą na biathlonistów, gdzie nie trafiają. Na co nastawić się musi osoba, która chce trenować biathlon? Na jakie niedogodności, na jaki rodzaj wysiłku? No przede wszystkim musi się nastawić na ciężką pracę, bo bez tego bardzo trudno osiągnąć sukces, ale również na wiele wyjazdów, ale to już można wziąć troszeczkę i jest to i przyjemne, bo jeżeli ktoś chce, to naprawdę może w czasie zgrupowań czy w czasie zawodów również poznać wiele ciekawych miejsc, a dzisiaj to jest bardzo ważne. Jakie wrażenia wynosi pan tutaj ze stadionu w Kaczkach Średnich? No przede wszystkim bardzo fajna organizacja. Jestem bardzo zaskoczony, że aż tylu olimpijczyków zjechało się, no ale to również też potwierdza to, co przed chwilą mówiłem, że każdy z nas chce promować swoją dyscyplinę sportu, chce, aby coraz więcej dzieci trenowało czy uprawiało sporty, a do tego dopisała pogoda, więc wszystko jest idealnie. Jakie to uczucie mieć rekord świata, wiedząc, że nikt nigdy nie skoczył wyżej? No jest to olbrzymia przyjemność, nie tylko oglądać rekord świata, jak ktoś skoczył, ale samemu przeskoczyć i to parę razy. I ten rekord świata był odbierany, po niego od nowa znowu zdobywałem. Można sobie wyobrazić coś, marzenie, które się, nawet wiecie, że może się nigdy nie spełnić i raptem pewnego dnia się spełnia. Oczywiście do tego chcemy, żeby doszło, żeby pobić rekord świata. Nie każdy jest do tego przygotowany, ale jak mówimy, Jasiu Trzepiżu czy ja, mieliśmy to szczęście i byliśmy w tej dobrej sytuacji, że pobijaliśmy rekord świata. Można sobie wyobrazić, rekord świata to jest ta cała nasza ziemia i ja skoczyłem najwyżej. Mówicie o psychologach, o masażystach. Kowalczyk, ta nasza świetna zawodniczka, prześwietna, bo ma tyle medali, miała 15-20 osób, jeździła z jedną tą zawodniczką, żeby ona ten medal wygrała. Przeliczano to nam na złotówki. Ja miałem też 15, tylko tych 15 to był mój trener. Ten jeden, on był trenerem, psychologiem, mamą, ojcem, menadżerem. Wszystkim był mój jeden trener, a ja po prostu jego wierzyłem mu w to. To nie o to chodzi. Jeżeli ktoś jest dobry, jeżeli ktoś chce trenować i być najlepszym na świecie, musi systematycznie trenować. Do tego jest troszeczkę więcej potrzebny jest ten talent. No i szczęścia też, że akurat zacząłem skakać o tyczce, a nie grać w piłkę nożną. Może w piłce nożnej, drugoligowej,
zarabiał więcej niż ja, ale ja sobie wybrałem SK-koteczce, no i cieszę się z tego. Bardzo dziękuję wszystkim wójtom i burmistrzom gmin, które włączyły się w organizację tego dnia, bo nie ukrywam, że nie było to łatwe. Za mną znajduje się znicz z Nierdzewki, który ma ponad 4 metry wysokości, wykonany przez firmę Lukmet Sense. I tutaj bardzo dziękuję panu Łukaszowi Kuci i panu Pawłowi Kuci za to, że po godzinach swoimi pracownikami, swoimi siłami, ciężką pracą polerowali ten znicz do tego, aby dzisiaj zrobił ogromne wrażenie na mistrzach olimpijskich oraz na reprezentantach z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Powiedzieli, że takiego znicza nie było nigdzie w Polsce, więc jesteśmy z tego dumni, cieszymy się i zapraszamy wszystkich na kolejne imprezy do kaczek średnich.